Witam serdecznie. Zbliżają się święta wielkanocne i pewnie zastanawiasz się, co przygotować na tradycyjne świąteczne śniadanie. Dodatki, takie jak smakowite sosy, są równie ważne jak podawane potrawy. W tym filmie pokazuję przepisy na 4 łatwe i szybkie przygotowaniu sosy, dzięki którym jajka, pasztety i wędliny będą wprost przepyszne. To sosy wiosenny, musztardowy, jabłkowo-chrzanowy i tatarski w moim wydaniu. Bazą dla sosów jest dobry majonez oraz świeże i zdrowe składniki. Koniecznie wypróbujcie. Zapraszam na film. A zatem do dzieła! Sos wiosenny. Składniki. ~120 g majonezu kieleckiego, ~120 g śmietany 18%, 2-3 duże ząbki czosnku, pół pęczka koperku, pół pęczka szczypiorku, cukier, sól i pieprz do smaku. Sos musztardowy. Składniki. 4 łyżki majonezu kieleckiego, 3 łyżeczki musztardy Dijon, 3 łyżeczki musztardy rosyjskiej, 1,5 łyżeczki musztardy francuskiej, 1 łyżka śmietany 18%, 1/3 pęczka szczypiorku, 1,5 łyżeczki octu jabłkowego, cukier, sól i pieprz do smaku.
sos z jabłkiem i chrzanem. Składniki. Jedno średnie jabłko, 2 jajka ugotowane na twardo, 2,5 łyżeczki tartego chrzanu, 1,5 łyżki śmietany 18%, 1,5 łyżki majonezu kieleckiego, cukier, sól i pieprz do smaku. Sos tatarski. Składniki. Gramów ogórków konserwowych, 110 gramów pieczarek marynowanych, 70 gramów cebuli, 1 łyżka śmietany 18%, 1,5 łyżki majonezu kieleckiego, 1/3 pęczka natki, 1/3 pęczka szczypiorku, cukier, sól i pieprz do smaku.
Dajcie znać, jakie Wy podajecie sosy do wędlin i jajek. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i dawania łapek w górę. Zapraszam do komentowania i oglądania innych moich filmów.